Witam na kanale Fan City, z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. Po długiej przerwie, ale w końcu jest. W tym odcinku postanowiłem, mam taki pomysł, aby w tym miejscu zbudować kładkę nad ulicą, a w tym miejscu zbudować taki dosyć spory budynek, w którym na parterze znajdowałyby się jakieś różne sklepy, tego typu rzeczy, a przypuśćmy na pierwszym piętrze byłoby połączenie właśnie z tą stacją kolejki. No mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie, chyba spoko pomysł. Coś takiego, wiem, że w Katowicach jest takie właśnie połączenie centrum handlowego z dworcem kolejowym, także no, moim zdaniem coś takiego będzie nawet spoko wyglądać. Taki fajny tutaj mostek, taka kładka. Tutaj będzie centrum handlowe. No mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Także zabieramy się do budowy. Więc najpierw będziemy musieli usunąć tutaj ten oto kawałek płotu tego całego ogrodzenia. I możemy kontynuować tutaj budowę tej kładki. Okej, damy to sobie w ten sposób. No chyba z tego materiału będzie to dobry pomysł, chociaż tak trochę no niezbyt, ponieważ to by się w prawdziwym życiu no, raczej załamało. Chyba że damy jakąś jeszcze podpórkę taką niby z betonu pod to, żeby to wyglądało trochę bardziej tak solidnie. Chyba jakoś tak dotąd, nie? No, nawet trochę żem przesadził. O, tutaj możemy dać coś takiego na przykład. O, taką betonową tutaj, prawda, podporę. No, tak gdzieś dotąd. No, spoko, no coś takiego. To już trochę wygląda bardziej solidnie. Tutaj to jeszcze możemy tak zakotwiczyć bardziej. Nie wiem po co, ale żeby fajnie wyglądało. O, dookoła tego całego filara. Spoko, dobra. I teraz tutaj w tym miejscu będzie właśnie ten budynek. Moim zdaniem sobie go trochę oddalimy od tutaj tej ścieżki. Przypuśćmy tak, żeby było może symetrycznie, czyli damy tutaj klocek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czyli tutaj będą fundamenty. Moi drodzy, tu będą fundamenty tego budynku. I zrobimy go tak w miarę elegancko równo, czyli z tej strony będzie również raz, dwa, trzy, tutaj klocek, raz, dwa, trzy i tutaj będziemy robić fundamenty. Ale tu już będziemy musieli sobie schodki zrobić i zrobić ten sklep tutaj w tym miejscu troszeczkę wyżej. Także może damy taki jeszcze jeden tutaj klocek. Będą te schodki już się zaczynać. Takie schodki. No nie no, damy te schodki jak schodki, czyli coś takiego na przykład. Będzie to wyglądało chyba lepiej, nie? Dobra, coś takiego. Damy coś takiego. O, i to będzie, myślę, fajnie wyglądać. Później, gdy już to będzie elegancko, będzie elegancko zabudowane. Oj, 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 oj. Robić tak, w ten sposób. Spoko. No chyba styknie, nie? Czy nie? Chyba jeszcze tak z dwa. Można byłoby dać. Będą strome schody. No ale trudno. Czasem też tak jest, że są schody strome.
No. I tutaj będzie mogło być wtedy po prostu znowu. No, kurde, zapomniałem. Fundament, no. I tutaj będzie się mógł dalej sklep rozrastać w tą stronę. O, coś takiego. Tu będzie jeszcze można te schody też zrobić. Ten sklep się będzie kończył, myślę, że tutaj już niedaleko. Albo nawet tutaj już. Mamy taki jeszcze jeden kwadrat. Oj, zgubiłem go. Chyba spoko. I tutaj w tą stronę. No, czyli nawet chyba wyszło równo, no prawie równo. Dobra, ale niech będzie trochę tak nie za prosto. Niech będzie trochę krzywo. No i tutaj te schody. To sobie wykonam może później, poza odcinkiem. Sobie tylko dokończę te obecne. A to już będę sobie poza odcinkiem dalej robić. Ponieważ będziemy musieli jeszcze jedną warstwę zrobić tutaj tego fundamentu, żeby to było równo. Także widzimy się za chwilę. Ok, jesteśmy z powrotem. Właśnie skończyłem budowę kolejnego poziomu fundamentu. Dzięki temu mamy tutaj taką fajną ramkę dookoła tych schodów na dole. I tutaj jeszcze odzyskaliśmy trochę sklepu w tym miejscu. Także bardzo fajnie. Jestem z tego zadowolony. I mamy teraz tutaj równe wejście z chodnikiem. Teraz tak, będziemy musieli zrobić wejście u góry, będzie w tym miejscu, i na dole będzie też w tym miejscu, żeby to było elegancko równo. Nie wiem, gdzie to się kończy. To się kończy tutaj, chyba gdzieś w tym miejscu. Dobrze mówię? Tak, w tym drugim, i będziemy to musieli zrobić tak, tutaj. I chyba tutaj, to w tym miejscu sobie zrobimy. Ciekawe, ile zajmie taka budowa takiego sklepu tutaj w tej grze. Mam nadzieję, że niezbyt długo. No i to możemy sobie tutaj to dalej wypełnić. To usunąć póki co. Okej. I teraz można tutaj zrobić na tej wysokości okna, czy trochę niżej. Chyba tu będzie spoko. Okay, to takie będzie, no, takie malutkie centrum handlowe, takie nie jakaś galeria, ale zawsze jakieś centrum. Będzie parę sklepów, też będziemy robić może jakiś bar, też się wykona tutaj wewnątrz tego budynku, ale to oczywiście później. Wszystko będzie później oczywiście. Dobra, i jeszcze musimy wykonać tutaj w tym miejscu. Także to będzie pierwszy budynek, w którym coś będzie na tej mapie. Okej, okay. A dawaj te schody wykonamy sobie teraz. Później zapomnę. O, nawet dobrze wyszło, więc nie muszę jakoś tu bardzo kombinować. O, i ostatni schodek tutaj w tym miejscu. I możemy teraz zrobić w tym miejscu. Tutaj na 4. O, dobra. Tutaj możemy zrobić tak. Tutaj teraz tak i tak. Oraz tak. I elegancko. Dobra. Najwyżej, gdy będzie mało miejsca, to się go trochę ten sklep poszerzy. Czemu nie? Zawsze można. W sumie tak bym zrobił. Bo tutaj mało się zmieści. O, takie jeszcze jedno sobie damy. Będzie pięknie, moim zdaniem. Dobra. O. I coś takiego. Będzie bardzo ładny sklep, moim zdaniem. Nie wiem, jak waszym zdaniem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, tak mówiąc. I teraz tak. Aha, to wygląda w ten sposób. Ok, czyli tutaj. Dobra.
Mamy coś takiego, już tutaj za bardzo z tego się nie da wyjść. Znaczy no, powiedzmy. Teraz tak, zróbmy tutaj jakieś takie eleganckie przejście, wejście i tak dalej. Ja bym to zrobił w ten sposób jednak, żeby, patrzcie, żeby nie łączyć już tego budynku z tą, bo mogą być później lagi, to sobie to zrobimy tak, że to się nie będzie łączyć. Taka będzie tutaj kratka przerwy, no niestety. Ale to dla dobra, no żeby nie było lagu po prostu. Także tutaj takie coś będzie wykonane. Zrobimy sobie też te takie wzmocnienia. Dobra, także no żeby tutaj, wiecie, no żeby nie było tych lagów jednak, żeby było pięknie, ślicznie. Mam chyba jakieś drzwi. Nie mam dorsów. Gdzieś takie były drzwi. Szkoda, że właśnie nie wiem, czy to było z moda. Chyba z moda były takie fajne drzwi też. Albo mi się coś pomyliło. Bo nie widzę. Wiem, że w grze dodali drzwi. Tylko takie trochę, no, dziwne. Jakieś ewakuacyjne. Także będziemy musieli chyba zrobić po prostu drzwi z klocków. Ale to tym się zajmiemy dopiero później, bo na razie to musimy ten sklep tutaj wykończyć. Fajnie to wygląda. Takie tutaj schodki. Pa, 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 pa. Cyk, 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 cyk. Dobra. Więc tak to wygląda. Możemy zrobić, może tutaj to połączenie sobie zrobimy, bo tu będzie pierwsze piętro, takie wysokie, jak to bywa w tych sklepach. I kolejne będzie może troszkę niższe. Dobra, więc tutaj sobie wykonamy sufit w tym miejscu. Też będzie podwójny sufit, a co? Coś takiego, nie? No i tutaj będziemy już mieli fajnie to wyglądające. Dobra. Sobie poza odcinkiem tu jeszcze powymierzam, żeby okna były ładnie symetryczne. Ale sufit możemy dać. Takie okna będą spoko. Tylko musimy jeszcze jedną warstwę zrobić. O. Tych klocków. Ponieważ ten sufit będzie musiał być troszeczkę wyżej, żeby to też fajnie wyglądało. A, sięgnę tam, sięgnę. Ach, nie sięgnąłem niestety. Dobra. I tutaj lecimy to w ten sposób. W ten sposób i tak. Dobra. Ciekawe, no to nie jest może jakoś bardzo ciekawy odcinek dzisiaj, ale nie każdy musi być ciekawy. Dobra, i tutaj zakończymy sobie i ostatnie tutaj szlify, że tak powiem. Okej. Dobra, i możemy w sumie dawać od razu sufit, żeby nie było, że nam deszcz napada. Od razu lecimy z sufitem. Betonowy oczywiście, no a jak żeby inaczej. Dobra, to sobie usuniemy. I tutaj cyk, cyk.
Jeszcze musimy gdzieś zrobić schody na górę, tego nie przewidziałem. A to może tutaj sobie zrobimy. Gdzieś tutaj w tym jeszcze takie schody na górę, z jednej i z drugiej strony. Albo gdzieś na środku, że takie niby, że schody ruchome. No, damy radę. Będzie ładnie, zobaczycie. Znaczy, mam nadzieję. Dobra. Także sufit też będzie niedługo. Ładnie wykonany. I tutaj cyk. I pyk. I myk. No i elegancko. Tutaj, tutaj i ostatnie dziurki. Cyk, mamy sufit. Trochę się teraz zrobiło ciemno w tym sklepie. No ale tak to będzie musiało być. Mamy tu będą fajne przejścia, może jaką sobie zrobimy. O, jakieś zaplecze tutaj, mamy tam gdzieś chyba nawet drogę puszczoną. Może tutaj jakoś ją też puścimy, zobaczymy. Tutaj to jeszcze musimy zakotwiczyć w ziemi, żeby to jakoś wyglądało. Dobra. Myk. Tyk. Cyk. O, tu w ogóle mało widzę. Dobra. I tutaj. Tam jeszcze coś brakowało. Dobra, no fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie. Tutaj możemy sobie od razu to tak zrobić. Będzie jakieś okno. No. Tutaj to trochę lepiej wygląda. Dobra, także to tak będzie wyglądało w tym miejscu. Sobie te schody tutaj jeszcze może ogarniemy na górę. Tak, żeby były może na środku. Teraz weź tutaj, zrób na raz, dwa, trzy. O, fajnie to nawet wyszło. Także tu. I tutaj jest gdzieś środek. Tutaj mogą być schody. Zobaczymy, jak one wyjdą. Na przykład tutaj w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. Jest równo? Jest. Cyk. Musimy sobie to wyciąć, żeby tu w ogóle móc wejść. No i jeszcze trochę, jeszcze tutaj takie trzy, nawet cztery. Dobra, teraz będzie można tutaj elegancko do tego sklepu na górę w ogóle wejść. No i takie tutaj schodki eleganckie. Trochę strome, ale dobre są. Cyk, 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 cyk. To jeszcze można to tutaj wydłużyć. O. I jest teraz elegancko równo, czy coś żem skopał? Sprawdźmy. Jest elegancko równo, pięknie. Dobra. No i mamy teraz, tu będzie fajne dojście. Aha, tylko to musimy też oddzielić, żeby to znowu się nie łączyło ze stacją, bo mogą być później lagi. No niech będzie to w ten sposób, żeby takie było fajne złudzenie, że to się jednak łączy. Dobra, także no tak to będzie wyglądało. Mamy tutaj cyk, tu będą takie barierki, trzeba będzie przejść sobie dookoła. I tutaj schodzimy sobie na dół do sklepu. Będą jakieś różne stoiska. Tutaj jakieś jedno. Jakieś kolejne. Jest to takie trochę mało, mało to. To może na dole będzie takie jakieś bardziej, jakaś fontanna, takie trochę miejsce właśnie relaksu. A u góry będzie miejsce na sklepy. O, to jest pomysł, to jest pomysł, w sumie spoko. No, także spoko. No, tak będzie wyglądało
To będzie działało wtedy dużo lepiej. No także, moi kochani, która tam godzinka na zegarze? 11 po. Także odcinek taki troszkę krótki może dzisiaj, nie za ciekawy. No, to są takie pierwsze odcinki właśnie z budowy, to nie są zawsze jakoś ciekawe zbytnio. Jak to wygląda z góry? No, taki nawet spory ten budynek. Pierwszy budynek w mieście. Tam będą może jakieś kolejne budynki. Tam jeszcze, żeby to fajnie wyglądało, żeby ta kolejka po prostu miała sens, żeby sobie nie jeździła tak tylko do stacji i tyle, ale żeby do czegoś ta kolejka wprowadziła. Do sklepu, tam gdzieś jeszcze dalej do, nie wiem, do szpitala, do policji, do szkoły na przykład, no różne rzeczy. Dobra, także tutaj jeszcze możemy wykonać sobie te ścianki. Łoi. Tutaj. Dobra, i teraz tak, jakie to zrobić wysokie? Może tak po prostu na taką jedną, żeby się nie pierniczyć. No taką jedną po prostu. O. I będzie fajnie moim zdaniem. Nie trzeba będzie liczyć, tylko na taką jedną wysokość maksymalną. Czyli chyba na, to jest 16 kratek. Tutaj musi być wysoko, ponieważ tu będą jakieś sklepy, to muszą mieć miejsce na jakąś tam garderobę, przypuśćmy, czy coś takiego. I damy tutaj coś takiego. Dobra. No, tutaj budynek się, prawda, buduje. Spoko, fajnie to wygląda, podoba mi się. To jeszcze możemy jakieś takie znaki porobić, że tam uwaga, jakiś tam plac budowy, gdzie te znaki były, tutaj są. Proszę bardzo, możemy dodać uwaga. Uwaga, automatyczna. To też może być, o tym nie ma nic automatycznego, ale dobra. Construction zone. Construction zone. Strefa budowy. Construction. Construction. Zakaz wejścia, nie wolno wchodzić. Tutaj możemy to jeszcze wziąć tutaj i tym tutaj wejście zagrodzić. Tak bez przesady, żebym w ogóle tam mógł wejść później. Dobra, żeby nie przesadzić. No, mamy construction zone. Co ja z tym zone? Construction zone. Nie tutaj, musi być równo, bo mnie to denerwuje. No, budynek elegancko zabezpieczony, żeby nikt nie mówił, że jest budynek źle zabezpieczony. Jeszcze możemy dać jakieś stopy. Dobra, no i także tak to będzie wyglądać w tym miejscu póki co. Będzie bardzo fajna ta kładka, powiem wam. Jeszcze w sumie możemy tą kładkę dokończyć. Zrobić to też takie tutaj bariereczki. Mam nadzieję, że to też fajnie wyjdzie. Barier, nie ma barier. Jak to się kudy nazywa? Tu jest. Netfence. To mnie zaskoczyło. I tutaj możemy sobie to dać. Ciekawe jak to wyjdzie. To jest najciekawsze chyba. Czy wyjdzie ładnie, czy to będzie zmieniać wszystko? Aaaa! Ale krzywo wyjdzie, masakra. Więc będziemy musieli zrobić, ile tu jest różnicy?
Raz, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Wow. Także jakby tak do każdego dać tutaj... A to wyjdzie równo. To dobra. Mam pomysł. To sobie to sobie usuniemy. Tutaj damy sobie... O! Teraz powinno to wyjść chyba dobrze. Damy sobie to odtąd, ponieważ... Żeby to się nie łączyło z budynkiem. No! Tak. I tak, dobra. No i tutaj będzie takie coś, niestety... Takie potrójne, no ale cóż zrobić? Cóż pan zrobisz, nic pan nie zrobisz. Okej. No ale nikt, mam nadzieję, nie spadnie stąd. Tak, takie na trzy niestety musi być. O! Denerwuje takie szukanie tego odpowiedniego kąta. Dobra, no i tutaj... Pod takim jednym. Dobra. Sobie teraz tak stąd wypadniemy. I damy sobie też z tego, bo to ładnie wygląda. Tutaj taką obwódeczkę. To mi nie spadnie przypadkiem? Chyba nie. Ale bym się śmiał, gdyby mi tak spadło. To całe, ja pierdolę. To możemy zrobić tak. O! Dobra. Mamy eleganckie podtrzymanie. Dobra. Sobie możemy to usunąć. Trochę chyba za dużo mu mówię. Dobra. Dobra. Tutaj może jeszcze takie jakieś filary porobić w tym miejscu, bo to tak trochę... To się niby trzyma całego budynku, także spokojnie. Tylko tak to niestety musi wyglądać. Kurde, chyba żeby to połączyć, bo to mnie trochę denerwuje. Dobra, niech na razie będzie w ten sposób. No i fajnie, nie będziemy tego na razie malować tutaj tych barier. No bo to jeszcze wszystko jest w budowie, to się jeszcze może wszystko zmienić. Jeszcze nie ma oficjalnego podpisania budowy, także tego nie będziemy ruszać. Ale będziemy już chyba ten odcinek kończyć, ponieważ już jest 20 po. No także trzymajcie się do kolejnego odcinka z budowy. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi, co by dodać, co by zmienić, to oczywiście piszcie. Trzymajcie się, na razie, hej.